Witamy wszystkich bardzo serdecznie i przypominamy, że dzisiaj rozpoczynamy nabór do nowo reaktywowanego zespołu piosenki i tańca Błękitne Muszelki w wersji Oldies but Goldies. Kochani, oczywiście selekcjonerką będzie muszelka z krwi i kości Małgosia Flas, którą przedstawiam serdecznie jako moją partnerkę dzisiaj w prowadzeniu dzisiejszego benefisu. A towarzyszył mi będzie Krzysztof Gładysz, który bardzo żałuje, że nie mógł tańczyć w naszym zespole. Ale kochani, mam warunki, już kupiłem sobie koszulkę, kochani, także powoli. Także chciałbym zachęcić wszystkich, przede wszystkim przedstawicieli płci brzydkiej do tego, jak wiadomo w historii bywało, procent tych panów w zespole był naprawdę nikły, stąd należy poprawić te statystyki, dlatego gorąco zapraszam. No tutaj widzę, pan przyszedł nawet w baletkach i pan też przesadził z tymi kabaretkami żony. Dlatego bardzo cieszymy się, że w gronie potencjalnych kandydatów nie zabraknie prezydenta miasta Stargardu Szczecińskiego, pana Sławomira Pajora. Spodenki ma pod spodem przygotowane. I baletki nawet sobie kupił. Bardzo dziękujemy, panie prezydencie. Przewodniczącego Rady Miasta, pana Adama Kisio. Pan Adam podobno już tańczył w tym zespole kiedyś. Błękitkami. Również przewodniczącego Rady Powiatu, pana Czesława Kwiatkowskiego. A pan to nawet sobie kostiumy kupił, bardzo ładny i rozmiar pasuje. Cieszymy się naprawdę. I cieszymy się bardzo, że nie zabraknie pana dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, Romualda Łodygi. Nie zamykamy drogi do prawdziwej kariery także przed kandydatkami na prima balleriny. I tutaj chciałbym wymienić chociaż kilka kandydatek, między innymi panią Wandę Podkańską, która jest, jak wiemy, dyrektorem poradni psychologiczno-zawodowej, a także naszej drogiej gospodyni tego obiektu, pani dyrektor Kamili Stopczyńskiej, którą gorąco witamy. Oczywiście zapraszamy do naszego zespołu. No, obuwie może jeszcze nie to, ale myślę, że jak najbardziej ma pani duże szanse. Kochani. Cieszymy się bardzo. Za chwilę rozpoczniemy sprawdzian praktyczny. Mam nadzieję, że panowie zabrali ze sobą krótkie spodenki, baletki, odpowiednie uczesanie i tak dalej, i tak dalej. Do nabycia są oczywiście koszulki tutaj w kuluarach. Cena koszulki 58 zł plus VAT. Nie będzie tak źle, Krzysiu, nie będzie tak źle. Ale panie miały zabrać mini, takie dość krótkie mini, bo mam tutaj napisane, że idealna kandydatka na muszelkę to tak 175 wzrostu, 90, 60, 90. Jest dużo takich dzisiaj, Krzysiu, na pewno. Ale sprzęt, kabaretki, puenty czy paczki, najlepiej z nowej paczki, jak najbardziej mile widziane. Ale do rozpoczęcia kogoś nam tutaj brakuje. Pani, no przypominamy, że jesteśmy na benefisie zespołu, który istniał i w wielu wspomnieniach i sercach istnieje do tej pory. Nie byłoby tego zespołu bez osoby, którą chciałbym teraz przedstawić w formie wiersza. Poprosiłem mojego serdecznego kolegę, który jest wierszokletą i sklecił taki oto wiersz. Przed oczy nasuwa się brama portowa, nie żadna inna jakaś brama młyńska, do nurtu woła, oto wyjątkowa. Mistrzyni tańca Stanisława Wińska. Prosimy o duże brawa. Stanisława Wińska, twórca Błękitnych Muszelek, legenda stargardzkiej kultury. Zapraszamy panią na honorowe miejsce. A panią Stasię przywita serdecznie zespół piosenki i tańca Błękitne Muszelki. Muszelki na scenę! Gdzie brawka są? Poprzez miasta i kraje, nad brzegami Bałtyku, nas wiele,
zaśpiewać, kto zna. Śpiewamy wszyscy. Jak widzicie, kochani, zespół się reaktywował. Błękitne muszelki po nowej wersji. Oldies, but oldies. Podobało się pani, panie Stasiu? Pani Stasiu, wiele miałyśmy szczęścia, spotykając się w Młodzieżowym Domu Kultury, uczestnicząc w zajęciach koła tanecznego zespołu piosenki i tańca prowadzonego przez panią. To pasja, która połączyła nas, pani Stasiu, na wiele lat. Dzięki pani, która nas lepiła, tworzyła i uczyła, przeżyliśmy cudowne dzieciństwo i młodość. Nikt nie zabierze nam wspomnień z wyjazdów i koncertów, wspólnie przeżytych przygód i tych dobrych, i tych złych. Jesteśmy wdzięczni, pani Stasiu, za czas, który spędziliśmy razem. Za stwarzanie nam nieoczekiwanych możliwości zawarcia nowych znajomości, za przyjaźnie, które się zawiązały, a nawet miłości. Czyż nie byliśmy świadkami narodzin szczęścia Ewy i Adama? Pokażcie się. Kochani, ten raj to szczęście może zdarzyć się wszędzie. Wszędzie można go, można je sobie stworzyć. Tak bywało onegdaj w Bieszczadach, gdzie zespół wybrał się kiedyś. Tam, gdzie niedźwiedzie miód sobie ważą, a za drzewami bieszczadzkich lasów czaiło się szczęście. No i cóż, człowieku, już nie masz na to rady. Zobaczmy teraz, jak wyglądały slajdy. Bieszczady wyglądały przywitały nas deszczowo. Z optymizmem czekaliśmy na promyk słońca. Przyjechaliśmy tu jako artyści, by nieść radość, zabawę i uśmiech biorącym udział w akcji Bieszczady 40 harcerzom z całej Polski. Przeszliśmy tu prawdziwą szkołę życia. Niestraszne nam były kałuże, błoto, zimno, strugi deszczu, pływające namioty i warty pełnione w ciemnościach, w ciemnych lasach pełnych zwierzyny. Błąkające się w oddali świetliki wzbudzały nocą lęk i wydawały nam się kimś czającym się z papierosem w ciemnościach. Wtedy, pełni strachu, łapaliśmy latarki i bawiliśmy się w zwiadowców. Ale widok spacerującego wilka nie był już dla nas zabawny, więc co sił w nogach, w mgnieniu oka znaleźliśmy się w pobliskiej szkółce. Jednak każdego ranka stawiał nas na nogi swą musztrą pan dyrektor Ludwik Krajewski. On nam uświadomił zalety i rolę kaloszy w deszczowych, bieszczadzkich wyprawach po górach. Te doznania pełne trwogi nie przeszkodziły nam godnie wypełniać naszych zadań
koncertowo. I kolejne relacje naocznych świadków tego, co w tych lasach się wydarzyło. Operację Bieszczady 40 pamiętamy. Z sentymentem wspominamy. Harcerze ze wszystkich stron naszego kraju zjechali. Bieszczadzkie lasy restrukturyzowali. Myśmy, nasi drodzy, również nie próżnowali. Tańczyliśmy, śpiewaliśmy i miłość do ojczystych stron przeżyliśmy. Koncerty, mimo zmiennej pogody, planowo się odbywały. Harcerze wraz z kadrą stanicy budowlanej zachwycały. Tak w Bieszczadach o urodę dbaliśmy, eleganckie łazienki na górski potok zamienialiśmy. W myśl przysłowia polskiego zimna woda urody doda. Każda z nas bez ustanka do strumyczka zimnego gnała co ranka. Pranko ciuszków też się udawało i w zimnej wodzie kolory swe utrwalało. Ponadto zwiedzaliśmy górskie szlaki, mosty i wiatraki. Pejzaże nas zauroczyły, stąd te fotki się pojawiły. W namiotach wojskowych NS nas ulokowali. O porządek dbać kazali. Myśmy te rozkazy pilnie wykonywali i pana Stefana za przykład brali. Nasi opiekunowie ciągle główkowali, nawet po udanych koncertach jeszcze planowali. Zespół pana Michała Mokrzyca dzielnie nas wspierał. Najlepsze piosenki dla harcerzy wybierał. Dziewczyny pięknie śpiewały i chłopaków czarowały. Duże brawa, kochani. Pani Stasiu, a skoro sięgamy pamięcią tak daleko, to również do tego i panią zachęcamy. Za chwilę pierwsze zadanie dla pani. Na tej scenie... No nie będzie tak lekko, trzeba będzie się wykazać teraz. Pierwsze zadanie nie będzie trudne na pewno. Polegać będzie na tym, żeby pani Stasiu rozpoznała swoje muszelki. Teraz, tak jak teraz wyglądają, żeby pani z imienia i nazwiska je tutaj wymieniły. Oto prosimy kandydatki nasze. Duże brawa, duże brawa, duże. Prosimy mikrofon dla pani Stasi. Pani Stasiu, jest to niczym wybory Miss Polonia, prawda? Kandydatka numer jeden. Ileż wdzięku. Krzysztof, mikrofon. Chyba się rozpoznały. Pani Stasiu, no więc kto to był? Luba. Brawo! Luba, tak. I prosimy... Luba moja. Prosimy kandydatkę numer dwa. O, możesz to jeszcze raz sobie zrobić? Ku uciesze. Jeszcze raz. Zawsze na występach obowiązywała biała bielizna, prawda pani Stasiu? Bardzo się zmieniła. Ale myślę, że nie ma pani problemów, pani Stasiu. Chodź, Ewa! Brawo! A na imię miała właśnie Ewa. I prosimy kandydatkę numer 3. Państwo oczywiście możecie dzwonić na nasze audiotele. Kandydatka numer 3. Koszt połączenia złoty 97 plus VAT. Małgorzata. Na imię miała właśnie Małgośka. Och. Tuż są spotkanie, kochani, po latach, naprawdę wspaniale. Małgosia, nie zmieniła się w ogóle. Prosimy kandydatkę numer 4. Czwóreczka, może wykonam jakiś pasażyk? Szpagacik? Batman jeté grand plié? Batman tandy? Nie obraziłam pani, absolutnie. Ależ się zmieniła. Zmieniła się na korzyść. Zawsze była ładna, pani Stasiu. Zawsze była ładna, ale teraz jest naprawdę ładna. Skacz, kochani, te skoki nie były przewidziane w programie, ale naprawdę dziewczyny z radości skaczą i witają się. Lucyna! Kolejne 10 punktów na pani koncie. Lucyna. Tym razem mamy kandydatkę z piąteczką, prosimy bardzo. Moja
Pani Stasiu, pani miała jedną córkę. Jaka moja Kasia? Kasieńka była ulubienicą. Tak, tak. I tak jej maleńka zostało. I wyrosła. Wyrosła, no. Kasia. I niestety ostatnia kandydatka. Szósteczka. Wydoreślała też. Brawo! Tak. Małgosia. Małgosia, kochani, no cóż za fenomenalna pamięć, miło, że dziewczyny, upłynęło troszkę tych lat, to naprawdę, zobaczcie te serdeczne spotkania, duże brawa. Pani Stasiu, dziękujemy serdecznie. Prosimy o powrót na swoje miejsce. Tutaj, Pani tutaj Stasiu, to była tylko rozgrzewka. Oczywiście, ale za tę fenomenalną pamięć, za to spotkanie po latach mamy nagrodę dla Pani Stasiu, oczywiście. Jest to album, w którym niejedno zdjęcie będzie zagadką, a przede wszystkim Pani Stasiu będzie pretekstem do wspomnień i uśmiechu. Album wręcza Reniakopa. Kochani, my wracamy do naszej podróży sentymentalnej. Trzeba przyznać, że zaczęliśmy bardzo daleko, no bo od Bieszczad. Ale obiecuję wam, że będziemy się powoli zbliżać do naszych terenów Pomorza i Stargardu. Natomiast no, to co mogę zapewnić, że tym sposobem nasz program potrwa dzisiaj troszeczkę, może do północy nawet, bo podróż mamy naprawdę bardzo długo. Ja myślę, Krzysiu, że skończymy w roku 2006, w Dni Stargardu. W Dni Stargardu 2006 na pewno. Kochani, ale przemierzamy teraz szlak nasz z błękitnymi muszelkami do pięknego, urokliwego miasta, gdzie rosły przepiękne złote, srebrne, a nawet brązowe jodły. A miasto to Kielce. Jeden z pierwszych, najważniejszych wyjazdów muszelek. Tam po roku działalności na drugim harcerskim festiwalu kultury młodzieży szkolnej Kielce 75 muszelki zdobyły główną nagrodę, złotą jodłę w grupie 32 zespołów z naszego kraju. To nasze najwspanialsze wspomnienia, Pani Stasiu, i początek cudownych przeżyć, spotkań i wyjazdów. Zajęcie pierwszego miejsca pozwoliło nam stanąć w szeregu najlepszych zespołów harcerskich. Nasze parady, korowody, teksty piosenek napisane przez pana Michała Mokrzyca, układy taneczne, kolorowe stroje projektowane przez panią Stanisławę Wińską rozsławiły nasz region w całej Polsce i otworzyły nam drzwi do udziału w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie naszego kraju i poza jego granicami. Pani Stasiu, czy mogłaby pani nam zdradzić, jak pani wspomina te Kielce, które przecież utorowały wam drogę na szczyty? To była ciężka praca. 2 lata one ćwiczyły, zanim nazwały się Błękitnymi Muszelkami. I dopiero wtedy zaczęły się wyjazdy, koncerty. A było to tak, w Szczecinie to były takie jakieś zazdrosne. Wszyscy byli tacy zazdrośni, że nic nie chcieli dać nam żadnego wyróżnienia. Dopiero pan inspektor, który przyjechał do nas na zajęcia, widział nas na przeglądzie wojewódzkim, powiedział: one pojadą do Kielc, a przed nami była nasza konkurencja rok wcześniej, Pałac Młodzieży w Szczecinie. Niestety nie dostał żadnej jodły. To była pierwsza jodła przywieziona do naszego województwa. I wtedy zaczęło się już. Zawsze. Wyróżnienie, nagroda, gdzie tylko wyruszyły. Jeszcze w ramach Bieszczadów było tak zwane solińskie lato, gdzie zdobyliście złotą paterę. Zapomniałyście? Niczego, Panie Stasiu, nie zapomniałyśmy, tylko nie sposób opowiedzieć wszystkiego. A ponieważ dziękujemy serdecznie. Panie Stasiu, jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy pani wierzyła w ten sukces? Wiedziała pani, że przywieziecie tą jodłę? Nie. Rozmawiali ze mną różni dziennikarze i pytali, kto z naszej ekipy zdobędzie złotomiodłę. Akurat wymieniłam tych, którzy nie zdobyli. A nie wypadało mi się chwalić, ale wiedziałam, że dziewczyny są dobre. One miały zespół takiej piosenki i ruchu. One wyrabiały wszystko ruchem. Każdy ruch to był bardzo, bardzo
do każdego słowa pasowało, do każdego tekstu. Także można było nie rozumieć tekstu, a wiem, że widziałam się, że chodzi o... Dzięki pani, pani oczywiście. Wspaniale. Takim zostało, pani Stasiu, takim zostało. Pracowały cudownie w Kielcach. Przecież ja ciągle musiałam biegać, bawić na radach, a tu jest Małgosia. Nie Małgosia, tylko Beata Kirchenstein. Oczywiście, Beatka, pokaż się, jest. O, Beatka była moją zastępczynią. Pilnowała ich, jak ja chodziłam na tym naradzie i pilnowała porządku. Ale były super na tym pierwszym festiwalu, naprawdę, na tym festiwalu w Kielcach. Były wspaniałe były dziewczyny. U nich jak poszła rączka, to na jednej wysokości. Jak się ukłoniły, to równiusieńko. Wszystkie, jak jedna. Nie było tam żadnego. Dziękujemy pani Stasiu. Obiecuję, że do tych wspomnień wrócimy. Praca, 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 efekty musiały przyjść prędzej czy później, czy to było w Kielcach właśnie, a sukces w końcu nastąpił. A ponieważ byliśmy zespołem harcerskim, nieuniknione były porównania nas do zespołu piosenki i ruchu, jakim była Gawenda. Zastanawiałyśmy się, pani Stasiu, czy to porównanie nam schlebiało, czy przeszkadzało? Ale o tym, szanowni państwo, napisano dotychczas na 1478 prace magisterskie, 764 rozprawy doktoranckie i 218 prac habilitacyjnych. Spraw jednoznacznie nie rozstrzygnięto. Jest szansa, że podjęte w tym roku działania Instytutu Pamięci Narodowej wreszcie w pełni wyjaśnią tę kwestię. Ale... Pytanie kolejne do pani. Proszę powiedzieć, byłyśmy lepsze od... My wiemy to, pani Stasiu, tylko nam nie wypada. Tak robiła Gawenda, no tak robiła, no. A jak my robiłyśmy, pani Stasiu? No pięknie, po prostu inna klasa, inna bajka. Ale skoro jesteśmy przy pytaniach, pani Stasiu, proszę wyjaśnić wszystkim, skąd nazwa Błękitne Muszelki? Chciałam was nazwać po prostu muszelki, ale wiadomo, pan wszystkim to zawsze bujał w obłokach. Wszyscy faceci. Tak jest. I dodał do tego błękitne. Ja mówię, to teraz pisz piosenkę o błękitnych muszelkach, że są jak chabry, mówię, błękitne, jak niebo, porządny dzień, mówię, jak fartuchy szklone. Wszystko mu podpowiedziałam, o co chodzi, żeby było w tej piosence. No i napisał. Wiadomo, to był zdolny kompozytor, to tam było chabrom też podobne, oczom księdza z bajki. Tak było. W początku, tak mu powiedziałam. Ale myśmy również zmieniły tekst, jak pani słyszała. Oczywiście, pani Stasiu. Dziękujemy serdecznie. Wracamy do kolejnych wspomnień. Jak to pisano o błękitnych muszelkach, Krzysiu? Oni do tej pory podobno piszą w tych najlepszych encyklopediach tańca. Można spotkać taką oto informację. Dla tych z państwa, którzy nie znają dokładnie historii, przypomnę. Zespół artystyczny zachodniopomorskiej chorągwi ZHP Błękitne Muszelki powstał w 1974 roku przy Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. Liczył wówczas 80 członków i 40 kandydatów. W czasie krótkiej działalności został pięciokrotnie wyróżniony w wojewódzkich przeglądach twórczości amatorskiej. Na drugim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce zdobył Złotą Jodłę. Zespół wielokrotnie występował na scenach kraju i za granicą. Dwukrotnie gościł w ogólnopolskiej telewizji. Zespołem kierowali Stanisława Fińska, choreograf, projektantka strojów i rekwizytów i Michał Mokrzyc, muzyk, kompozytor, autor większości piosenek wykonywanych przez zespół. Oboje za wybitne osiągnięcia w pracy zostali uhonorowani nagrodami pierwszego stopnia ministra oświaty i kultury. Dzięki pomocy władz, a także Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego w Stargardzie zespół dysponował pięknymi, kolorowymi strojami. Posiadał niezłą aparaturę nagłośnieniową, a także studio nagrań w MDK, gdzie nagrywał swoje piosenki. Pracownia audiowizualna, którą kierował Stefan Janc, zajmowała się również oprawą akustyczną wszystkich koncertów Błękitnych Muszelek. Z czasem pracownia audiowizualna przekształciła się w studio nagrań. Jak kolega wspomniał, pracował w nim pan Stefan Janc, którego już nie ma wśród nas, ale pracował również nasz kolega Sławek Karatysz, którego serdecznie witam i zapraszam na fotel. Witamy tutaj.
A w studio nagrań wówczas działy się bardzo dziwne i niestworzone rzeczy. Pamiętam, jak pani Stasia zawsze wysyłała jakąś muszelkę do studia nagrań, rzadko gościła tam sama, żeby nagrać jakiś materiał, powiedzieć, co pan Sławek ma zrobić. Sławku... Co jeszcze? Więcej nie mogę zdradzić, ale proszę ciebie, żebyś opowiedział nam, jak wyglądała wówczas technika nagrań, jak wyglądał montaż taśmy na koncert. O, ja nie wiem, czy ja wszystko mogę powiedzieć. W ogóle serdecznie chciałbym pozdrawić wszystkich, muszelki również, tak które nie pamiętają. Wszystkiego nie mów. Mogę jeszcze raz prosić o powtórzenie pytania, bo ja byłem wiekowcem, chyba to nie dosłyszę, tak? Nie, żartowałem. No i on pracował w studio nagrań. Tak, tak, jak najbardziej. To znaczy, większość nagrań była faktycznie wykonywana u nas w studio. No, sztandarowe oczywiście, stoi tu przed wami szereg, jak również coś słownikowego, tak? Może dasz mer, statek dasz shift i tak dalej, i tak dalej. To wszystko żeśmy nagrywali. Ten sprzęt, który wtedy był no, taki jakby świetny, to dzisiaj praktycznie ciężko byłoby dostać w muzeum. Były z tym różne problemy, bo te taśmy się rozciągały na studyjnych, potem magnetofonach oczywiście, jeśli to poszło do radia. No trochę tam szumiało, troszkę tam trzeszczało, ale... Muszelki to musiały szumieć. No musiało, bo ten szum morza był na stałe wkomponowany w te nagrania. No, również klejenie taśmy, to już jest osobna historia, myślę, że tutaj no nie będę zanudzał szczegółami technicznymi. Dziękujemy Tobie serdecznie. A skoro o studio nagrań mowa i... Dziękujemy. Dziękujemy Sławku. Serdecznie dziękujemy. Za dużo nie powiedział, ale powiedział, że w kulisach potem wszystko wam zdradzi, jak to z tymi taśmami bywało. Skoro o nagraniach mowa i o naszych piosenkach, to nie sposób nie wspomnieć o czołowej postaci, jaką był pan Michał Mokrzyc, kompozytor, autor większości tekstów i muzyki z repertuaru Błękitnych Muszelek. Niestety ze względu na zdrowie nie może być dzisiaj z nami, ale przesłał nam materiał dźwiękowy. Zapraszam wszystkich do wysłuchania. Dzień dobry paniom, dzień dobry państwu. Żałuję bardzo, że mój obecny stan zdrowia nie pozwala mi czynnie wziąć udziału w jubileuszu Błękitnych Muszelek i beneficie pani Stasi. Niemniej jednak, dziękując za zaproszenie, postaram się uczestniczyć głosem i muzyką w moim wykonaniu. Wspomnienia z licznych wyjazdów na koncerty i obozy są bogate w różne przygody, zdarzenia, dowcipy. Spanie z kurami w Bieszczadach, wynoszenie śpiochów z łóżkami do piwnic, odśnieżanie Warszawy, marsze w śniegu po szyję w Żywcu i tak dalej i tym podobnie. Bazę noclegową w Bursie na ulicy Długiej w Warszawie otrzymaliśmy na zasadzie oddaj to, co wziąłeś. Dostaliśmy ją czystą, a chcieliśmy zostawić ją, mówiąc delikatnie, przywrócona nieco. Pamiętacie bunt, kiedy trzeba było wypastować i wyfroterować parkiet w stołówce? Wtedy wymyśliłem zabawę w rytmie rock'n'rolla szoruj, szoruj, pastuj, pastuj i tak dalej. Cała sala została wypastowana i świeciła czystością. Najbardziej utkwił mi w pamięci moment, kiedy wrzucaliśmy listy do waszych rodziców z informacjami o złym zachowaniu na obozie, o konieczności wcześniejszego odbioru dziecka z obozu i tym podobnym. Po kilku dniach rodzice pisali: Ty roztrzepańcu, przysłałaś mi czystą kartkę. Ty wariatko, wysłałaś mi pustą kopertę i tak dalej i tym podobnie. Wtedy cała grupa zaskandowała. Pan Mokrzyc jest kochany. Tak, bo w tych listach nic nie było o ich rozrubach, o przekroczeniach regulaminu i tym podobne. Były puste koperty albo czyste, niezapisane karty. Pod koniec obozu w Żywcu śpiewaliśmy piosenkę Błękitne Muszelki z panem Czesławem Kwiatkowskim i panem Ludwikiem Krajewskim ze zmienionym tekstem. Kompletowaliśmy wtedy skrzynki z piwem marki Żywiec, bo u nas w Stargardzie trudno było w
to piwo dostać. Śpiewaliśmy ją tak. Stoi tu przed nami szereg pełniutkich butelek. I tak dalej. Kielce, Zielona Góra, Konin, Międzynarodowe Obozy Pokoju i Przyjaźni w Chorzowie, na Wolinie, koncerty w ogrodach Rady Ministrów. Wiele naszych sukcesów, radości, pełne przygód. Obozy letnie i zimowe w Tarnowie, w Żywcu. Pamiętam, jak muszelki nie chciały początkowo chodzić do teatrów dramatycznych i opery w Warszawie. Po paru dniach pytałyście, kiedy pójdziemy znów do teatru? To jest to właśnie. Żeby coś polubić, trzeba je poznać, zobaczyć. Waszej szefowej z tamtych lat, pani Stanisławie, założycielce Muszelek Rowiu, radości i powodzenia, pragnę przesłać piosenkę, która jej się bardzo podobała. Jest to koncert na Viola d'Amore. Panie, zapraszamy do tańca. Dziękujemy. Pani Stasiu, łączy nas wiele wspomnień. Wiele razem przeżyłyśmy. Pamięta pani? Luba, zachęcam do wspomnień. Mi przypadło w zaszczycie powspominać pani Stasiu. Och, wszystko. Pamiętasz? Chorzowie w namiotach, te wszystkie robactwa, te wszystkie chrząszcze, które żeśmy wyrzucali, pamiętasz? A pamiętasz moje połamane ręce? No. Pamiętasz halki spadające nam spod spódnic na występach, na scenie? Oczywiście, wszystko pamiętam. A czy wspomnisz nasze tenisówki? Pamiętasz, jakie malowaliśmy pastą do zębów, bo musiały być białe? A potem nie miałyśmy czym zębów myć. Kredy ciągle brakowało. Pamiętasz to? Pamiętam. Ale ja mam jeszcze jedno wspomnienie. Takie wspomnienie, które często z koleżankami o tym rozmawiamy, wspominamy i mocno się śmiejemy. To był kankan. Słuchajcie. Służba narodowi to nasz najwyższy obowiązek i jego dobro to nasz naczelny cel. I pod tym dziewczyny tańczą kankana. Zakazany taniec. Zakazany również dla nas, pani Stasiu, bo byliśmy harcerskim, dziecięcym zespołem piosenki i tańca. Wiesz, skąd ten kankan? No tak, ty go nas nauczyłaś, miałyśmy może wtedy po 17 lat. Tańczyłyśmy go całym sercem, a przede wszystkim nogami, ale tylko na próbach. I ciągle marzyłyśmy, że wreszcie kiedyś pozwolisz nam zatańczyć go na scenie. No i tak się stało. Któregoś dnia... Właśnie okazja, służba narodowi i tak dalej, więc cichutko pani Stasia przyszła do nas do przebierania i mówi, dziewczyny, można publiczność troszeczkę rozruszać. Występ był dla wojska. Słuchajcie, dziewczyny, rozruszamy towarzystwo jak chcecie, no więc nam dwa razy nie mówić. Wyskoczyłyśmy z bijącymi sercami jak młoty na tą scenę i zatańczyłyśmy wreszcie zakazany taniec.
Nikt się z tym nie liczył, ani publiczność, ani organizatorzy, bo oczywiście tego tańca nie było w programie. Nie wiem, jak to zrobiłaś. No w każdym bądź razie wybryk był i, no, bo to był właściwie taki wybryk, byłyśmy z niego strasznie dumne. Wprawdzie nie wypadało machać nogami przed panami oficerami i pokazywać jeszcze majtki. Jeszcze pan prezydent i władza była, ale musisz przyznać, że bisów, okrzyków, oklasków, pisków takich nie było w naszej karierze przedtem ani potem. Byłyśmy szalenie zmęczone, bo bisowałyśmy naturalnie. Byłyśmy strasznie dumne, byłyśmy strasznie zadowolone, ale najbardziej musisz przyznać, byli zadowoleni żołnierze. A to wszystko było na procencie, witaj do święta odpoczynku. Zrobiliśmy taką piosenkę, bo to był koncert z okazji wojska, jak widać. I ostatnią zwrotkę zrobiliśmy tak na kankana. Jak był pan dyrektor na próbie, to one naszerowały, a potem na scenie kankan. To narobił zdjęć nam, prawda? I jego żona Ewunia, o tam noga do góry, noga tańczy. Tak właśnie jest, to jest Ewa. Na samym przodzie tak. Jak pan dyrektor to zobaczył, jak powiesił Adam w MDK-u, kazał natychmiast to zdjąć, mówi. Ale... jak można było, tam jego córka tańczyła. Ale chwileczkę pamiętasz, myśmy dostały od komendanta porządną naganę. Nie. Ach, tak było, było. Myśmy tylko szybko o konsekwencjach zapomniały, bo nie. Wybryk był po prostu dla nas nie, pan zdrowy. Prezydent mi gratulował, że to było wspaniałe. To było najważniejsze. No to inną wersję. Pani Stasiu, dzisiaj bardzo chętnie zatańczyłybyśmy dla ciebie tego kankana. Ale musisz nam wybaczyć naszą niemoc. Bo chociaż fantazja została nam jeszcze z tamtych lat, to niestety podskoczyć już tak nie możemy, a i nogi nie te same. Niemożliwe, jesteście jeszcze młode. Dlatego niech pani pozwoli, że z tego miejsca podziękuję pani, że mogliśmy dzięki pani przeżyć taki wspaniały taniec i w naszej karierze coś takiego się nam wydarzyło. Dziękujemy za twoje poczucie humoru. Za twoją pomysłowość, za twoją spontaniczność, którą nas ciągle zarażałeś. Ja też wam dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłam z wami być. Był się wspaniały. Pamiątkowe uściski, zdjęcia. A my, kochani, przenosimy się dalej. W naszej podróży pełnej sukcesów, muszelek, przenosimy się tym razem do Chorzowa. Jest Chorzów, kwatera główna ZKP, przy udziale katowickiej oczywiście chorągi ZKP zorganizowały kolejny centralny, międzynarodowy obóz pokoju, jakżeżby inaczej przyjaźni. W Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie stworzono młodzieży najlepsze warunki do odpoczynku, radosnej zabawy i zawiązywania przyjaźni. Do chorzowskiego ośrodka harcerskiego przyjechały 44 delegacje z 32 krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. W sumie... Zimbabwe. Przemówiłem Afryki, nie? Przecież wiesz, że mam trudności. Tak. To niewyraźnie napisane. W sumie ponad 500 uczestników uczestniczyło w tej jakże efektownej imprezie. Wśród nich oczywiście nasze błękitne muszelki. Zespół reprezentujący zachodniopomorską chorągiew ZHP. Wyjazd do Chorzowa na międzynarodowy obóz harcerski był dla błękitnych muszelek wielkim wydarzeniem. Spotkanie z młodzieżą z całego świata było niemałą gratką. Ogromna praca czekała zespół, pamięta pani Stasiu? W tym celu wyjechaliśmy na zgrupowanie na Wyspę Wolin, gdzie odbywał się międzynarodowy obóz Malta 79. Tam przyrzeczenie harcerskie złożyliśmy i prawdziwymi harcerzami się staliśmy. W ciągu dnia układy taneczne szlifowaliśmy, głosy ćwiczyliśmy, a wieczorami przy ognisku koncertowaliśmy. Było to preludium do całego utworu, jaki mieliśmy dać w Chorzowie. Pracowaliśmy bardzo ciężko, ale efekty pracy w niedalekiej przyszłości zobaczyliśmy. Wspomnijmy. Spotkanie z Jożką Brodą również było dla nas niesamowitym przeżyciem. Wszyscy go znamy.
My mogliśmy podziwiać jego grę już, kiedy miał 6 lat. Koncerty, w których bardzo aktywnie uczestniczyły wszystkie delegacje zagraniczne, pokazywały nam swoją kulturę w całej rozciągłości. Najciekawszą osobą, której zawsze było po drodze do naszej tawerny, był oczywiście komendant obozu. Jego przyciągała do nas nie tylko piękna tawerna, ale przede wszystkim zapach, który rozchodził się od naszych smażonych placków i oczywiście wspaniałe jedzonko i wspaniale uśmiechnięte zawsze nasze kuchareczki, które przyrządzały fantastyczne ryby i placki. Apele, do których przygotowywałyśmy się bardzo solidnie, wszystkie równiutko ubrane, identycznie, ze wschodnimi delegacjami, umundurowane na ostatni guzik. Obserwując delegacje zachodnie, przeżyłyśmy szok, kiedy wówczas zobaczyłyśmy luz, jaki panuje w innych krajach. Dla nas było to wówczas gorszące, jednak dzisiaj wszyscy obserwujemy to na naszej młodzieży. Najważniejszą dla nas zawsze sytuacją była ta, w której mogłyśmy pokazać, jak pięknie nauczyłyśmy się tańczyć, jak równo potrafiłyśmy na nierównej trawie wykonać wszystkie nasze piękne układy. Bardzo chętnie opowiadałyśmy o różnych naszych wyczynach. Warty, które były w nocy organizowane przez naszego oboźnego, były dla nas nie lada przeżyciem. Bardzo bałyśmy się nocnych wyć, które organizowali nam harcerze z innych obozowisk. Niestety zagraniczne delegacje nie mogły tego przeżywać, a my dzisiaj wspominamy te przerażające czasem wybryki naszych kolegów i koleżanek z innych delegacji. Pamiętamy również pocztę naszą obozową, która przynosiła nam tajemnie listy od naszych kochanych osób i bardzo na nie czekałyśmy, a szczególnie Beata na listy Marka. Cudowne to były czasy i myślę, że każda z nas pamięta wszystko z każdym szczegółem. Dziękuję. A oboźny na tym obozie kto był? No oczywiście był Adaś. Adamie, prosimy Cię tutaj na nasze gorące krzesło. I zachęcamy do wspomnień, bo byłeś, Adaś, autorem ogromnej ilości zdjęć i filmów z naszych koncertów. Bardzo serdecznie zachęcamy Cię do wspomnień. Jeżeli jest sytuacja jakaś, która utkwiła Tobie najbardziej we wspomnieniach, to serdecznie zachęcamy do opowiedzenia. No właśnie, byłem na scenie, ale nie patrzono na mnie. Byłem obok sceny, ale nikt nie zwracał na mnie uwagi. No, może parę brzuchem. Bo ty kochałeś się tylko w Ewie. Tak? No, tak wszyscy mówili. To aż tak było widać? To był wspaniały obóz, znaczy nie jeden obóz, a ja wspominam go bardzo mile. I czasami te niemiłe chwile, które też były, dzisiaj wspominam jako miłe, jako swego rodzaju nauczka, jako doświadczenie. A ja jeździłem na obóz przed wami, jak pamiętacie, 2 tygodnie i przygotowywałem wam gniazdko, żebyście mogły na tym obozie się bawić, odpoczywać. Jechaliśmy jako grupa kwatermistrzowska, nie wiem, tutaj chyba nie ma wszystkich osób. Aha, ty też byłaś? W większości była to bardzo ciężka praca, bo trzeba było postawić namioty, trzeba było to wszystko okopać. No i miałem, panie Stasiu, taką czasami niemiłą funkcję, bo musiałem tą niesforną gromadkę, może i powiedzmy szczerze, wysługiwano się mną i musiałem ich przywoływać do porządku. I z muszelki były grzeczne. Nie, oj. Były takie momenty, że jak była wolna chwila, to im zawsze wybiewało na obozie międzynarodowym z namiotów. Nigdy ich nie było.
jedna w Jugosławii, druga gdzieś tam w Anglii i tak dalej. A była nawet taka sytuacja na obozie międzynarodowym, że dziewczyna zakochała się w jednym z chłopców, w takim Bartku. Pojechali już, pożegnali się, płakali i tak dalej. Nagle wsiadają do samolotu, czytają listy, nie ma jednej. Gdzie się schowali? Na dachu głównego budynku, tam u nas na obozie. Ale jak po nią przyjechali, to już byli w namiocie, no i skończyła się. Ale grupa w pewnym momencie za moją musztrę zemściła się i spalili mnie na ognisku w tańcu indiańskim ku uciesze i radości wszystkich. Oczywiście był to żart, rozebrano mnie. Znaczy zdjęto mi mundur i wszystkie dystynkcje, także byłem szarym druhem obozym, no i była świetna zabawa. Znaczy ogólnie, nie żartując, była to ciężka naprawdę praca, która zaowocowała, jak dzisiaj widać, nie tylko zdjęciami. Muszę się pochwalić, będę tu nieskromny, że jestem autorem wszystkich zdjęć praktycznie, a ostatnimi czasy starałem się, kochani, te zdjęcia doprowadzić do jakiego takiego wyglądu, ponieważ czas, no niestety, trochę ugryzł. Czego nie mogę powiedzieć o nas. Jesteśmy wspaniali młodzi. A zdjęcia niech tylko zobaczą, jacy byliśmy niedoświadczeni, bo dzisiaj jesteśmy tacy sami. W sercach mamy przygodę. Jesteśmy harcerzami, nie wstydzimy się tego. Nieraz wszyscy wytykali nam, że jesteśmy jakimiś tam harcerzykami jeżdżącymi, ale to było wspaniałe. Obozy były bardzo obfite i tylko szkoda, że dzisiaj tego nie ma. I komu to przeszkadzało? Dziękujemy Adamowi Oboźnemu, fotografowi Nadwornemu. Piękne panie, szanowni panowie, musiał nastąpić taki moment, że muszelki zawitały w końcu do... Ale jesteś rozrzutny, Krzysiu, rozrzutny jesteś. Popówka, widzieliście? Chcę jeszcze tutaj coś powiedzieć. Muszelki zawitały w końcu do Warszawy, do stolicy, gdzie rozpoczęła się ich wielka kariera. Zobaczmy teraz na zdjęciach, na slajdach, na jakich salonach muszelki bywały. Do Warszawy muszle się wybrały. Koncert w Urzędzie Rady Ministrów po raz kolejny dawały. Pięknie się przystroiły, nawet fotki w ogrodzie dla prominentów porobiły. VIP-y serdecznie uczestników międzynarodowego obozu witały i na słodki poczęstunek do pięknych ogrodów ministerialnych zapraszały. Pani Stasiu, pani poznaje te postaci, co? Lepiej nie, tak? A kysz. My, muszelki oczywiście grzecznie ministra wysłuchały i pięknie podziękowały. Na degustację lodów, ciast i deserów się zaprowadziły, a potem na ich koncert wszystkich zaprosiły. A kelnerzy? Kelnerzy, nie wiedząc czemu, ciemne okulary ubrali i nas szarmancko obsługiwali. To byli agenci? Agenci byli? Z Orbisu byli. Wtedy to tak się nazywało. Kochani, na Stadionie Warszawskim też się oczywiście odnalazły. Piękne stroje pokazały. Układy ich zachwyciły i dlatego muszle owacje 100 tysięcy widzów otrzymały. Pani oczywiście Stasiu. Widzowie byli po drugiej stronie, a w tym czasie trwał memoriał. Pani Stasiu, my oczywiście nie pamiętamy tych pierwszych wyjazdów do Warszawy i tych koncertów, bo jesteśmy drugą grupą. Ale niezapomnianą przygodą oczywiście były dla nas pobyty na zimowiskach w pięknej stolicy. Mieszkałyśmy przy ulicy Długiej, blisko Barbakanu, gdzie chodziłyśmy zresztą na smaczne posiłki. Dla utrzymania naszej oczywiście kondycji ćwiczyłyśmy na dużej sali gimnastycznej, obok miejsca, gdzie mieszkałyśmy. Oczywiście również bardzo często byłyśmy na warszawskim lodowisku Torwar, gdzie z chęcią zawsze chciałyśmy jeździć na łyżwach. Uczestniczyłyśmy, tak jak pan Michał Mokrzyc powiedział, w spektaklach teatralnych w teatrach żydowskim i wielkim.
i podczas jednego z wyjazdów miałyśmy oczywiście okazję wypoczywać wraz z prezydentem Stargardu, panem Nowickim i jego rodziną. Oprócz mile spędzonych chwil, nieodzownym elementem były oczywiście dla nas zakupy. W tamtych czasach były to czasy ciężkie pod względem zaopatrzenia sklepów w towary i od rana stałyśmy w wielkich kolejkach, bo spodobały nam się bluzy Hoflanda, które później nosiła oczywiście cała grupa. Jednak punktem kulminacyjnym, o którym nikt nie wiedział, ani pani Stasia, ani pan Michał, było wywoływanie nocne duchów, gdzie później po takim przeprowadzonym seansie żadna z nas już nie mogła usnąć. I oczywiście to tylko jedno z wielu wspomnień, które zostanie w naszych pamięciach. Dziękuję bardzo. Przysłaliście mi ducha czyjego pod łóżko? Kamila! Norwida Baczyńskiego. I potem ja idę, przykładę się z pani. Oj, niech się pani nie kładzie. Dlaczego? Bo tam jest duch pod łóżkiem. Uciekałyście z daleka od tego łóżka. Przypomnijcie sobie. Czyli nie odpowiadał pani po prostu, pani Stasiu, tak? Nie, ja się nie bałam. Żyłam do tego łóżka, a one się bały. Trzeba się bać żywych, pani Stasiu. Tak sobie podróżujemy wspomnieniami po Polsce, ale chcę podkreślić, że muszelki bardzo dobrze, a nawet bym powiedziała najlepiej, czuły się u siebie w domu. Dlatego też nieoczekiwanie dla samych siebie zmieniamy plany i wracamy do... Do Szczecina oczywiście i do okolic Stargardu. Przypominamy taką imprezę, która miała również dość wysoką rangę artystyczną, mianowicie do Gryfiady. Zapraszam gorąco. Spotkania artystyczne młodzieży szkolnej Gryfiady w Szczecinie zaczęły się od 1983 roku w sierpniu. Dużym przeżyciem było dla nas spotkanie z zespołem Mazowsze. Największym naszym konkurentem był zespół taneczny Rytm ze Szczecina, a najwspanialsze były szczecińskie słowiki, których kochałyśmy się na zawód. Wszystkie Gryfiady odbywały się w szczecińskim amfiteatrze w Parku Kasprowicza. Choreografię pomagała wówczas tworzyć także pani Gralewska, którą bardzo miło wspominamy. Podczas finałowego koncertu nasze gorące temperamenty rozpaliły nie tylko serca widowni, ale także dach amfiteatru. Oprócz intensywnej pracy, jaką włożyłyśmy w przygotowania do koncertu, zawarłyśmy wiele ciekawych znajomości, które podtrzymujemy do dzisiaj. Dziękujemy. Oprócz Gryfiady w drugiej połowie lat 80. Organizowano wielkie przedstawienie, wielkie widowiska, które pod hasłem Neptunalia odbywały się, zostały przygotowane również przez Błękitne Muszelki. Kochani, to oczywiście Neptunalia, o pochodzie króla Neptuna wraz z jego małżonką i całym błękitno-muszelkowym dworem. Pokazywano to nie tylko w Stargardzie, także na wielkich dworach Szczecina czy też Szczelsundu. Szkoda, że nie ma dziś tu z nami Krzysia Kopackiego, który grał wówczas króla mórz Neptuna. A u jego boku stała piękna Salacja, którą była ta oto Małgosia. Bardzo, ale to bardzo miło wspominam tamte czasy. A skoro o Krzysiu Kopackim mowa, Krzysiu przeprasza gorąco, że nie może być dzisiaj z nami. Musiał wyjechać, ale bardzo gorąco zaangażował się w przygotowanie benefisu i bardzo mi pomógł. Za co serdecznie w tym miejscu pragnę mu podziękować i serdecznie pozdrowić. Kochani, no czas teraz już na muzykę, na tańce. Zapraszamy muszelki do specjalnej piosenki Zamknij dom na klucz. Śpiewam oczywiście wszyscy razem, kto ma teksty, kto nie ma, to nuci. Pani, są rozdane teksty. Kto ma, ten śpiewa. Choć stuknęła nas.
się dzieje, co chce. Nam nie może być źle. Nam nie może być źle. Zatańczymy razem znów. I po to, by ze sobą być i z tobą, Stasiu Bóg. Choć krzyż łamie nas kolana, zatańczymy znów. Kołysze się. Wiele lat temu w MDK-u błękitnym muszelkom początek dałaś i nas, dzieci, do tańca porwałaś. W Kielcach ambicje w nas rozbudzałaś, Gawędę pokonać kazałaś, bo super nauczycielką nam byłaś i pięknie tańczyć nas nauczyłaś. I tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do nas. Dzisiaj już wiemy, że najbardziej, co oceniliśmy w dzieciństwie, to byłaś ty. I wszyscy. Niech się dzieje, co chce. Niech się dzieje, co chce. Nie może być źle. Zatańczymy razem znów. I po to, by ze sobą być i z tobą, Stasiu Bóg. Zamknij dom na klucz, bądź z nami. Troski z siebie rzuć, bacz się z nami, bo my Muszelki i Stanisława Wieńska. To jeszcze nie był finał, kochani. Mamy jeszcze wiele zadań, jeszcze bardzo ważnych zadań dla pani Stanisławy. A skoro o zadaniach... Kolejna próba pamięci. Kolejna zagadka, pani Stasiu. Za chwilę usłyszy pani wersy znanych piosenek muszelek, do których tańczyłyśmy. Mm. Pani zadanie polega na tym, aby dokończyć te wersy. Krzysiu, proszę o pierwszy tekst. Piosenka zaczynała się tak. Od 5 lat chodzimy zawsze z piosenkami. W radosny dzień, pochmurny dzień. Pochmurny nawet dzień. Dziś razem z nami, krótko mówiąc, muszelkami. Zaśpiewaj tak jak umiesz prosty refren. A muszę powiedzieć, że ten refren to ja ułożyłam. Proszę bardzo, no za autorkę poprosiliśmy, autorkę. Tylko refren. Kiedyś byliśmy na zimowisku w Warszawie, podchodzę do pana Mokrzyca, siedział przy pianinie, mówię, napisz mi taką piosenkę. La 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 la, cały dzień śpiewaj z nami, la 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 la, baw się dziś z muszelkami. A on tak się zastanowił i zaczął grać i dalej do... A jeśli już braknie słów, la la la, zacznij znów, baw się, weź. I tak powstała ta piosenka. Powstał refren, od razu nauczył ich śpiewać. Gotowy. Była pierwsza zwrotka, potem była druga, a potem się przerabiało 5, 10. Pani Stasiu, kolejna piosenka, bardzo znana, proszę posłuchać. Nie wiem, kto wynalazł lody, no bo skąd? W szkole... Ale o tym nas nie uczą, a to błąd. Nie uczymy się o lodach, a to przecież bardzo wielka szkoda. To jest wielki błąd. Proszę brać, oczywiście. Lody to był wielki przebój muszelek. I jeszcze jedna próba. Dziś w naszej szkole wspaniały bal. Właśnie tańczyć. Dziś każdy wesół, nawet kto leń, bo w naszej szkole dziś wielki bal, na twarzach uśmiech, a w nogach stal. Oczywiście. Duże brawa.
A tak to się tańczyło, zobaczcie, tak to się tańczyło. Charleston. Charleston. Tak, będziemy jeszcze tańczyć, pani Stasiu. Wspaniale, wspaniała pamięć naprawdę. A w nagrodę oczywiście mamy przygotowaną specjalną karykaturę, którą przygotował, proszę pokazać wszystko. Namalował specjalnie oczywiście nasz drogi przyjaciel Daniel Januchowski. Karykatura. Ze wspaniałymi podpisami muszelek i piękną dedykacją na odwrocie. A skoro o... Tak, to później do domku, do podusi. Do podusi, pani Stasia. A skoro o piosenkach mowa. Nasze piosenki cechowały bardzo uniwersalne treści. Wśród nich były utwory poświęcone naszemu regionowi i ludziom mieszkającym tu i pracującym. Błękitne muszelki występowały na wielu imprezach i akcjach wojewódzkich, a także ogólnopolskich. Nie brakowało więc treści patriotycznych w naszych utworach. Tak więc w piosenkach muszelek bardzo często przewijały się słowa ojczyzna, pokój, przyjaźń, praca, uśmiech, socjalizm, radość i tak dalej, i tak dalej. Nasze koncerty często uświetniały różne uroczystości i obchody, na przykład wyzwolenie ziemi stargardzkiej, święto Wojska Polskiego i wiele, wiele innych. Dlatego zachęcamy, by wspomnieć te piękne, patriotyczne piosenki. Chwila, miks piosenek patriotycznych teraz. Ojczyzna, zwykłe słowo, a ty jest nasze. Ojczyzna, piękne słowo, jak je wytłumaczyć? Niech niebie sprawie, świat się sprawie.
gorące brawa za odwagę, żeby po tylu latach mogły dziewczyny zaprezentować się na tej scenie. Burza się wokół kręci. Niech się kręci. A żeby muszelki tak pięknie prezentowały się w przepięknie kolorowych strojach na scenie, to były dofinansowywane przez targarskie zakłady pracy. Ich wkład to właśnie taniec, piosenka i godne reprezentowanie miasta. Wartości piękne, cenne, Krzysiu, i chyba niewymierne. Zapraszano nas na jubileusze zakładów pracy. Śpiewałyśmy o Stargardzie i dla Stargardu. Takie były czasy, że mecenat władz różnych przedsiębiorstw, zakładów był nieodzowny, ale jednocześnie służył rozwojowi kultury, przekładał się na konkretne wsparcie. Było to przecież inwestowanie w przyszłe pokolenia. Wielu pyta dziś, czy nie może być dziś podobnie. Zapraszam. Zasada, że strój zdobi człowieka, ponieważ był to niewątpliwie element, który wyróżniał nasz zespół. Te stroje były bogate, przepiękne, a któż o nich może powiedzieć więcej, jak nie krawcowa zespołu, pani Jadwiga Czernik. Zapraszamy serdecznie. Pani Jadzia była niepowtarzalną. Dużo brawa. Pani Jadzia, tutaj sobie usiąść. Ponieważ nie tylko szyła nam stroje, ale towarzyszyła nam na wielu, wielu koncertach. Pomagała przyszyć guzik, pomagała zszyć rozpruty kawałek materiału. Zbierać po nas stroje, przyznajemy się i przepraszamy w tym miejscu. Potem zawsze brakowało, ale pani Jadzia znajdowała i oddawała. Prosimy o wspomnienia, pani Jadziu, jaką największą ilość strojów pani uszyła, albo z czego pani szyła stroje? Serdecznie zapraszam do wspomnień. No, szyte były stroje z materiałów lukspolowskich, były z innych materiałów kowane, a nieraz trzeba było nawet poświęcić dłuższy czas, nieraz do 7 wieczorem, jak były występy, konieczne były stroje. Także bardzo dużo było tych strojów i coraz to inne były. Trzeba było szyć na każde zawołanie, kiedy panie
projektowała, to trzeba by wykańczać. A pamięta pani takie sukienki, spódniczki tęczowe, z czego one były szyte? No to były bawełniane. Bawełniane, ale to były szyte, pani Stasiu, podpowie pani? Dawaliśmy dla PSS-u koncert. A, tak. I powiedziałam, że za koncert muszą widać tego materiału, bo potrzebny. A to były flagi. Tak dokładnie było i w tych strojach prezentowały się właśnie dziewczęta. Tutaj jest tęczowa spódniczka. Czy jeszcze chciałaby pani coś wspomnieć, pani Jadziu? Poczekajcie dziewczęta, jeszcze chwilkę. No, bardzo trzeba było ubierać, trzeba było sprzątać, układać w szafach, trzeba było czasem i uprać haleczki, bo po prostu mamy nie, z początku mamy to robiły, niektóre oczywiście, ale to jeszcze przede mną. A potem no nie mogłam zostawić takie, jak były już przebrudzone, trzeba było i uprać. I za to pani Jadziu serdecznie dziękujemy, naprawdę. Troszeczkę zabrudzone na amfiteatrze były takie smoła, trzeba było czasem i... Bo nie tańczyłyśmy tylko na deskach, ale na patelni amfiteatru. Trzeba było nawet te spody troszeczkę doprowadzić do porządku, bo były brudne, a ja nie mogłam patrzeć, żeby one występowały w takich pantofelkach czy... Czyli pani Jadziu, tak jak powiedziałam, była pani niepowtarzalna, nie tylko szyła stroje, ale dbała. Pamiętam, jak masełkiem pani smarowała tę smołę, żeby to wszystko zeszło. Bo widziałam, jak pani to robiła w kuluarach. Serdecznie dziękuję. A skoro o strojach mowa, to również zagadka dla pani Stasi. Pani Stasiu, przed nami właśnie trzy stroje. Proszę dopasować tańce, w których w tych strojach dziewczęta coś tańczyły. Proszę nam przypomnieć, co? Prosimy o pierwszą prezentację. To proszę bardzo. Oto strój przepiękny, tęczowy strój. Do nas uśmiecha się lato. Do nas uśmiecha się lato, oczywiście. Dziękujemy. I kolejny strój. Kozaczek. No właśnie, poprosimy, mamy układzik. Dobrze. Spódnica była tak uszyta, że można było odwrócić i kankana tam się. Uniwersalnie. I kolejny. No to tańce marynarskie przeważnie. Marynarskie, muszelki, różne takie. Wszystko co z morzem. Wszystko co związane z morzem. Tak. A tutaj mamy z tyłu manekina. Proszę bardzo. To wy tańczyłyście, kochane. No duże same. Cza, cza, cza. Pamiętacie? Oczywiście. Zatańczcie. Tu mamy przewidziane w części nieoficjalne już. Dobrze. Kankan i te inne tańce. Tak, będzie, tak. W nagrodę za sprawne rozwikłanie zagadki, nagroda dla pani. Jest to koszulka, taką jaką my dzisiaj mamy. Świetnie. Na pamiątkę pani Stasiu. Błękitna muszelka, pani Stanisława Wińska, piękne zdjęcie. Dziękujemy dziewczynkom. A my, kochani, przechodzimy dalej do piosenek. Piosenki bywały różne, jak już mówiliśmy, mówiły o morzu, o radości, o patriotyzmie, ale była także jedna piosenka, pani Stasiu, o którą byśmy chcieli zapytać, taka sztandarowa, którą śpiewały wszystkie grupy możliwe. Piosenka o dzieciach. Czy pani pamięta może? Maluchy śpiewały... To musiał każdy śpiewać. Tak. My jesteśmy dzieci. Taki hymn, oczywiście. My jesteśmy dzieci, oczywiście. Ona towarzyszyła zresztą muszelką przez cały czas działalności, z tego co wiem, i ciągle dziś jest nawet aktualna. Wszędzie, gdzie z nią pojechałam, tam dostawały nagrody. Nie wiem za co, bo one się bawiły na tej piosence. Kochani muszelki, nie mogą się powstrzymać od tańca, zatem zapraszam na miks niektórych piosenek w choreografii pani Stanisławy Wińskiej. Nasze muszelki reaktywowane dzisiaj. Zapraszam gorąco na scenę. Piosenkę 30 już lat. La la la.
się dom zaś, całą szybę świat wnieść. Na wycieczkę rowy prosić, powiedzisz, co ci jest. Spójrz na koło jak wesoło, nawet smutki śmieją się. Coś w sekrecie tobie powiem, może to rozmurzy cię. Absolutnie ciebie lubię, przecież dobrze o tym wiesz. Twoje zdjęcie mam przy sobie i ostatni mam twój też. Absolutnie tylko ciebie, no i Kasia troszkę też. Bo ma takie dobre serce, gdy mam szefa zjawia się. My jesteśmy dzieci, my kochamy słońce. Wszelki kochani, jakże zgrabne, jakże pięknie tańczące, znowu w wspaniałej formie. Kochani, przypominam, że reaktowywał się ten zespół. Kto jeszcze chce się zapisać? Są szanse, naprawdę. Serdecznie zapraszamy po... A teraz, kochani... ...na listę. Bo miejsc jest, niestety, ilość miejsc jest ograniczona. Tylko tak. 120 miejsc, tylko. Ale pani Stasiu, wspomnień z koncertów i wyjazdów mamy bez liku. Nie sposób w dzisiejszym wieczorze tego wszystkiego przytoczyć i opowiedzieć. Niech to, co niedopowiedziane, zostanie naszą tajemnicą. A resztę opowiemy w kuluarach, po części oficjalnej. Zmierzamy do niej powoli do finału. Chciałbym jeszcze poprosić również przyjaciela Muszelek, drugiego tu obecnego, pana Czesława Kwiatkowskiego, teraz złożenie kwiatów i piękne wystąpienie. Prosimy bardzo. Jakby można tak trochę to światło wyłączyć, bo no, tu jestem bardzo wzruszony i widać pewnie te moje łzy wzruszenia. Jak zawsze, kiedy występowały Muszelki, nie pomogłem powstrzymać właśnie tego, uronić takiej pięknej łzy, mam nadzieję. Bo rzeczywiście, kiedy tylko Muszelki występowały, to ja starałem się tam być, no i oglądać wszystko od początku do końca. A był taki moment, kiedy moja córka Dorota, no jeszcze nie dorastała, a była w takim muszelkowym wieku, to także wstąpiła do zespołu i tańczyła. Ale to nie było wszystko, bo w związku z tym i Michał i Ludwik mówili: chłopie, jak już tu córkę masz w tym naszym zespole, to będziesz pewnie przewodniczącym komitetu rodzicielskiego. No i tak się złożyło, bo oczywiście nie mogłem tutaj odmówić nikomu niczego w tej sprawie. No i wyznaczali mnie wtedy do załatwienia spraw niemożliwych. Nie wiem, czy wywiązywałem się z tych swoich zadań, czy nie, ale w nagrodę na przykład zabierali mnie na różne koncerty, na różne wyjazdy w czasie urlopu, na przykład mojego, w czasie wakacji. No nie, z tym żywcem to sobie dzisiaj musimy wyjaśnić. To po pierwsze nie był żywiec, za to był Cieszyn. To po drugie, a po drugie to był hotel pod Jeleniem. Było tak? No. A po trzecie to z tymi butelkami, to ja już nie wiem, czy one były puste, czy pełne. W każdym razie coś tam musiało być, skoro do tej pory wszyscy pamiętają. I to była tajemnica do tej pory, nie wolno tego było nikomu mówić, ale skoro tak już się złożyło, że wydali, to takie inne czasy już teraz są. Zresztą teraz piwa jest różnego tyle, że nie tylko żywca człowiek pije. No tak, ale to dla młodych to nie jest dobra informacja. Szanowni Państwo, no, w czasie naszych wojaży wspólnych żeśmy się ogromnie zaprzyjaźnili i z Muszelkami, a przede wszystkim z kadrą prowadzącą Muszelki, co by nie mówić, z panią Stasią. To była nie tylko nasza wspaniała koleżanka, ale matka wszystkich tych dziewcząt, nie jednego chłopaka. Wszystkie do niej biegały, opowiadały jej swoje najskrzydsze sprawy, wrażenia. Ona każdą miło i ciepło
przyjmowała, rozmawiała z nimi dosyć długo, nawet krzyczała nieraz na nas, że tylko ona sama, a my to tam gdzieś łazimy, nie wiadomo gdzie. Stasiu, przepraszam cię za to, ale nigdy sprawiedliwości na świecie nie było. Jakoś tak mało powiedzieliście o jednej rzeczy, tutaj o tym, że zaczynaliście Konin, to dzisiaj tam ten piękny festiwal, który jest kontynuowany przez no, te kilka lat, które dzieliło nas od pierwszego, no to przypominam, że tam żeście zajęły trzecie miejsce za tą Tosneczkę My Jesteśmy Dzieci. Właśnie te zabawy takie fajne, no, i hula hoopy, i piłeczka rzucona, i kometka, i tak dalej, i za to wszystko dostawało się nagrody. Gratuluję jeszcze raz, chociaż to tak dawno było, bo naprawdę przyjemnie było na ogólnopolskich imprezach właśnie słuchać o tym, że w piosenkach Muszelek było wszystko. I były habry, może to nie haber, ale taki podobny, i były róże, i była balada o kubku, do którego zaraz trzeba będzie włożyć te kwiaty. Pozwól, Stasiu, już tutaj we własnym moim imieniu, wam wszystkim Błękitne Muszelki, chciałbym podziękować za te piękne lata wzruszeń, za te wspomnienia. Mimo iż płynęło więcej niż kilka lat, to jakoś te wasze melodie ciągle brzmią w uszach. Ten wasz wspaniały ruch, to wszystko, co żeście pokazywali i wtedy, i dzisiaj, wspomnienia, taka piękna, wspaniała retrospekcja. A tobie, Stasiu, cóż, cieszę się ogromnie, że znowu się spotykamy w takim wspaniałym zdrowiu. Ja tak myślę, że rzeczywiście, jeżeli te muszelki się pozbierają, to ty znowu staniesz na ich czele i znowu będziesz i wspaniałą mamą. A przede wszystkim też dziękuję, Staszeńko, i dużo, dużo, dużo jeszcze zdrowia, spokoju i tych wspomnień, które są dla nas wszystkich niezapomniane. Kwiaty, kochani, błyskają flesze. Zachęcamy także tutaj wszystkich, którzy mają bukiety, widzę od władz miasta teraz będą kwiaty. Zapraszam pana prezydenta, pana przewodniczącego Rady Miejskiej. Panie Stanisławo, szanowni państwo, no tak to jest, że o sensie naszej pracy to dowiadujemy się po jej owocach, a te owoce, które dzisiaj widzimy, są niezwykle imponujące, bo fakt, że zespół po tych kilku latach upływu, których właściwie nie widać, no, fakt, że zespół potrafił się skrzyknąć, zebrać i zrobić na sobie taki piękny benefis, świadczy o tym, że te efekty i ten owoc pracy jest imponujący, za co serdecznie dziękujemy i gratulujemy. W imieniu władz miasta, wspólnie z panem przewodniczącym, chcielibyśmy teraz... Ja pytam się pani Stasi, jak ona zrobiła, że wśród tych muszelek jest leciała tak liczna? Jedno z ciał pedagogicznych, natomiast... Piękne ciała. One mają ciągle do mnie pretensje, pani dyrektor. Ja będę zawsze mówił Błękit. Tak, tylko że ja to sprawdziłam w słowniku wędkarskim i okazało się, że błękitki są z robakami. Prosimy pana dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury. Pani Stasiu, jak pani odchodziła z MDK-u, z Młodzieżowego Domu Kultury, ja akurat tam zacząłem pracę. Także niewiele razem spędziliśmy czasu, ale kilka lat było i ten czas wspominam bardzo, bardzo miło. Pamiętam też, że to właśnie spod pani ręki wyszły te panie, które w tej chwili prowadzą zespół Aplauz, Gest i Pasja. I serdecznie za to pani dziękuję. Brawa pani. Okolicznościowe kwiaty. A my oczywiście jeszcze prosimy panią dyrektor. Ach, jeszcze jest. Naszego sympatycznego kolegę. Jest Antek z nami. Dzień dobry bardzo. Chciałem przeprosić za te wieloletnie przeszkadzanie. Przeszkadzanie, jak żeście próbowały tańczyć.
bo Antoni prowadził sekcję kartingową i muszelki nigdy nie mogły pracować przy muzyce, bo zagłuszały nas motory. No troszeczkę, jakbyśmy się przygotowywali do mistrzostw Polski, to trzeba było, prawda? I było wybaczenie, prawda? No, ale, tak. Fajnie, to dziękuję jeszcze raz w imieniu tych chłopców, którzy mogli brać udział w zaszczytnych mistrzostwach Polski wielokrotnie. Proszę. Nastąpiło porozumienie koni po latach. Sekcja kartingowa z muszelkami pogodziła się. On też tańczył w zespole. Koni, czy jeszcze ktoś może chciałby zabrać głos w tej teraz, tak, pani dyrektor? Proszę. Prosimy, panie dyrektorze, tak? Nie. Tak, pan. Ja jeszcze, jak państwo widzą, jedną wiązankę kwiatów i te kwiaty chciałbym wręczyć osobie, która z ramienia Młodzieżowego Domu Kultury przygotowała ten benefis. Pomagała w przygotowaniu zespołu. Pani Małgosia, serdecznie za to jej dziękuję. Ha! Małgosia Plasko, pani, to ona poczuwała na wszystkim. Znoju i trudzie, te wszystkie próby, to jej udział, naprawdę. Dziękuję, naprawdę. Ale jeszcze są jedne życzenia od pani Beaty Radziszewskiej, która również nie może być dzisiaj z nami i bardzo prosiła, żeby przekazać serdeczne życzenia beneficjentce i wszystkim błękitnym muszelkom. Dziękuję również pani Beata. Tych życzeń oczywiście będzie dużo, dużo więcej, ale żeby nie przedłużać, kochani, czas na finał. Prosimy. Kto zna tekst, zapraszamy wszystkie muszelki. Kontynuować pani działalność, prowadząc zespół Taneczny Gest w Młodzieżowym Domu Kultury. Wiele z nas zostało nauczycielami, ale aż 4 z błękitnych muszelek do dnia dzisiejszego pracują w Młodzieżowym Domu Kultury i godnie kontynuują i naśladują pani pracę. Wiele z nas zdało. Małgosia, zerówki chodzimy, ale do matury. Pięknie pracują? Wiele z nas, panie Stasiu, marzyło o tym, aby dalsze życie związane było ze sceną, z adrenaliną. Te rady, które nam pani wtedy udzielała, dziewczyny głowa, dziewczyny, dajcie z siebie wszystko. Te rady zostały w nas i na scenach naszego życia. Każda z nas pamięta o nich i daje z siebie wszystko. Jak wydać?
wszystkim, ale doświadczenia związane z zespołem przeniosłyśmy na dalsze pokolenia. Chciałyśmy się pochwalić, że dalej nasze dzieci tańczą w balecie, w zespołach towarzyskich, w pięknych, innych dziedzinach sztuki rozwijają się i rośnie następne pokolenie. Bardzo ładnie. Tyle lat minęło. Jesteśmy dumne, że byłyśmy Błękitnymi Muszelkami. Byłyśmy z Młodzieżowym Domem Kultury. Dziś zaszczepiamy w naszych dzieciach chęć rozwijania swoich uzdolnień artystycznych. Ty masz dzieci? Dziś spotykamy się, droga kochana nasza pani Stasiu. Dziękujemy z całego serca za wszystko. Ja też wam bardzo, bardzo dziękuję. Za to, że mogliśmy spotkać się dziś z panią. Za to, że mogliśmy odświeżyć nasze znajomości z naszymi koleżankami i kolegami z lat młodości. A szczególnie za stworzenie Błękitnych Muszelek. Za to, że potrafiłaś zatrzymać nas przy sobie i w odpowiednim momencie pobudzić do pracy. Za niesamowite przygody, koncerty i wspaniałe wspomnienia. Dziękujemy, że nas lubiłaś. Kochałam. I za to, że znosiłaś cierpliwie nasze fofy i muchy w nosie. O, kogo ja widzę? Pani Stasiu. A gdzie siostrzyczka? Dziękujemy. Dziękujemy, że pozwalałaś nam popełniać błędy i że nigdy ich nie wytykałaś. Za opiekę, dobrą radę, za rąkę. Za zainteresowanie naszymi problemami i pomoc w ich rozwiązywaniu. Dziękujemy, że dałaś nam przestrzeń, w której mogłyśmy się rozwijać i zmieniać. No i oczywiście za tą iskrę, która dzisiaj bynajmniej we mnie tkwi. Dziękujemy, że nas słuchałaś i byłaś cierpliwa. Dziękujemy, że zawsze nas wspierałaś. Jednym słowem, że byłaś i jesteś, Stasiu. Prosimy o pierwszy kawałek tortu. Prosimy o ukrojenie. Panie, wam wszystkim przypominamy, że wszyscy kandydaci dzisiaj zostali przyjęci do reaktywowanego zespołu Błękitne Muszelki. Spotykamy się na próbie jutro o 7 rano w Młodzieżowym Domu Kultury. Zabierzcie ze sobą spodenki, baletki i dobry humor. Bądźcie na pewno. Dzisiaj wszystko można. A ja jeszcze na koniec bardzo serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom, którzy bardzo nam pomogli przygotować benefis, a przede wszystkim moim kochanym koleżankom, Błękitnym Muszelkom. Dziękujemy Pani wszystkim za przybycie dzisiaj. Kochajcie Błękitne Muszelki, tańczcie i bądźcie na kolejnych imprezach tutaj z nami. Wszyscy śpiewają. Wszystkich Państwa za chwilę zapraszamy do sali baletowej na poczęstunek. Wszystkich gości oczywiście zapraszamy na skosztowanie tego swojego okolicznościowego torta. W sali baletowej będziemy przesłuchiwać, tak? Będą audycje teraz. Kto zasłuży? Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy Pani Stasiu i zapraszamy wszystkich na poczęstunek. Uczestniczyliście Państwo w beneficie Stanisławy Wińskiej oraz Muszelek. Duże brawa. A Muszelki zrobią sobie jeszcze wspólne zdjęcie na tej scenie. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Zapraszamy serdecznie, Panie Dyrektorze, proszę zaprowadzić sali choreografii. A do wspólnego zdjęcia do wspólnego zdjęcia oczywiście zapraszamy tutaj. Proszę. Wadze. Zdjęcie Muszelek. Panowie, zostaliście przyjęci. Czujcie się jak w zespole. Za
poczuwa, kochani, bo proszę bardzo, nie wstydźcie się.